marszów przed wojną? Marsdorf. Mars to rzymski bóg wojny. Nomen omen, to właśnie tutaj, w 1759, na tych polach, została stoczona bitwa, która była jednym z fragmentów wielkiego konfliktu, który przeszedł do historii pod nazwą Wojny Siedmioletniej. Wojna Siedmioletnia to tak naprawdę pierwsza wojna o zasięgu światowym. To wojna, która toczyła się nie tylko w Europie, ale również w Ameryce Północnej, na Atlantyku, na Oceanie Indyjskim, a nawet w odległych Indiach. Starły się tutaj ze sobą potęgi Wielkiej Brytanii, sprzymierzonych z Prusami, jak również potęga Rosji, Austrii i Francji. Austria i Francja? Jak to możliwe, że państwa, które dotychczas przez wieki toczyły ze sobą wojny, jak to możliwe, że teraz ramię w ramię walczyły przeciwko Prusom, przeciwko Anglikom? To zasługa kanclerza Austrii, Wencela Antona von Kaunitza. To on był projektantem sojuszu między Francją, Bourbonów, a Habsburgami. Ten sojusz nazywamy odwróceniem przymierzy, które poprzedzało wybuch wojny siedmioletniej. Wielkie zaskoczenie dla całego świata, że zwaśnione państwa rękę w rękę postanowiły walczyć z potęgą króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego. Po stronie koalicji rosyjsko-francusko-austriackiej stanęła również Saksonia. Saksonia, na terenie której leżało również państwo stanowe Żary-Trzebiel, jak i samo miasto Żary rządzone przez Promniców. Saksonia stała się pierwszą ofiarą agresji Fryderyka II, króla pruskiego, który wiedział, że najlepszą obroną jest atak i jako pierwszy postanowił zaatakować 29 sierpnia 1756 roku właśnie Saksonię. Armia sakska została pokonana i skapitulowała pod Pirną, a elektor saski, Fryderyk August II, znany u nas jako August III, opuścił elektorat i przez Żary, Żagań i dalej miasta śląskie ku Wielkopolsce skierował się, a następnie dotarł do Warszawy, podczas wojny właśnie w Warszawie przebywał. Natomiast Prusacy odnoszą szereg sukcesów na Śląsku. Wszak to o Śląsk między innymi w tej wojnie siedmioletniej chodziło. Austria chciała odzyskać zagarnięty przez Fryderyka II Śląsk, tą najbogatszą, jedną z najbogatszych prowincji Imperium Habsburskiego. I na Śląsku 5 grudnia 1757 niedaleko Środy została pod Lutynią, Leuthen, została stoczona jedna z najsłynniejszych bitew, wspaniałe zwycięstwo Fryderyka II nad dwukrotnie liczniejszymi wojskami austriackimi. Do dzisiaj co roku odbywa się właśnie w Lutyni rekonstrukcja tamtej bitwy przyciągająca tłumy. Kolejne zwycięstwa pruskie, m.in. Hansa Joachima von Zitena, spowodowały, że Fryderyk II czuł się bardzo pewnie. Niemniej jednak sytuacja zacznie się zmieniać w momencie, kiedy do akcji wkroczą oddziały rosyjskie pod naczelnym dowództwem generała Sałtykowa. Dobrze do Dobrze dowodzona armia rosyjska pod dowództwem Sałtykowa zadała naprawdę poważne ciosy armii pruskiej. Najbardziej znaną w województwie lubuskim bitwą tutaj stoczoną w okresie wojny siedmioletniej była bitwa z 23 lipca 1759. Była to bitwa pod Kijami niedaleko Sulechowa. W sierpniu armia pruska doznała potężnej klęski pod Kunowicami. No a we wrześniu 1759 armia pruska znalazła się w Żarach i tutaj właśnie w żarskiej Arkadii, tutaj gdzie znajdował się do lat 60. pałacyk myśliwski Promniców, swój sztab urządził wspomniany przeze mnie Zitten, Hans Joachim von Zitten, słynny, legendarny pruski generał kawalerii, właśnie tutaj
w żarskiej Arkadii postanowił urządzić swój sztab. Tutaj była jego siedziba. Dlaczego tutaj? Ano niedaleko przebiegał trakt ze Zgorzelca i wydawało się, że to miejsce będzie świetnie nadawało się do komunikacji z oddziałami, które stanęły w Żarach, w okolicach Żar i przygotowywały się do spodziewanego ataku Austriaków. Zieten, mimo że owiany wielką legendą, tak naprawdę popełnił jeden podstawowy błąd. Jego kwatera główna znalazła się dokładnie w miejscu, w którym podążały wojska austriackiego marszałka von Dauna. Wojska pruskie, które wkroczyły do Żar pod dowództwem wspomnianego von Zietena, przygotowały się do obrony na terenie pusteci miejskiej, terenie, który był wolny, wtedy nie było tutaj praktycznie drzew. Dlaczego tu, a nie w mieście? Przecież w mieście były jeszcze stare, średniowieczne mury miejskie, można byłoby tam bronić miasta. Nie, jednak to już są inne czasy. Te mury, poza tym, one jeszcze może w XVII wieku spełniały w jakiś sposób swoją rolę, natomiast nie w wieku już XVIII. Rozwój artylerii powodował, że obrona miasta w oparciu o średniowieczne fortyfikacje zupełnie nie wchodziła w rachubę. Tym bardziej, że ich stan był opłakany. Zresztą wiemy z protokołów rozbiórkowych z początku wieku XIX, że te fortyfikacje średniowieczne były już w fatalnym stanie, więc pewnie w XVIII wieku, w połowie XVIII wieku również nie przedstawiały dobrego widoku, więc von Zieten wybrał właśnie taki pusty teren położony na południowy wschód od miasta i tutaj ulokowały się oddziały pruskie. Stoję w miejscu, gdzie miał swój szaniec batalion grenadierów von Nimczewskiego. Nazwisko brzmi po polsku, nic dziwnego, w armii pruskiej znalazło się wielu szlachciców polskiego pochodzenia, którzy robili karierę w najlepszej armii XVIII-wiecznego świata, czyli w armii pruskiej. Także nie zdziwmy się, że wielu pruskich generałów nosiło później polsko brzmiące nazwiska. Błąd von Zietena polegał na tym, że jego sztab znajdował się właśnie w tym wygodnym, sympatycznym, przyjemnym pałacyku myśliwskim. Natomiast oddziały znajdowały się jakiś kilometr od głównych sił i jego sztabu. Także nie było tutaj łączności między sztabem, a właśnie oficerami, którzy byli tutaj na wzniesieniu, gdzie dzisiaj jest cmentarz. W tym najwyższym punkcie, nazywanym w średniowieczu wzgórzem szubienicznym, i tam byli oficerowie von Zietena, którzy dowodzili obroną, która tutaj była półokręgiem rozłożona aż tam w kierunku drogi na Marszów. Sztab von Zietena znalazł się dokładnie na kierunku marszu Leopolda Józefa von Dauna, marszałka, zwycięzcy spod chociażby Kolina, austriackiego dowódcy, który odniesie wiele sukcesów w wojnie siedmioletniej. Bitwa pod Żarami spowodowała, że von Zieten musiał stąd uciekać. Uciekł do Żagania, tam schował się, ukrył się za Bobrem. Wojska von Dauna nie przekroczyły Bobru i dzięki temu uniknął on totalnej kompromitacji. O bitwie pod Marszowem, która właściwie powinna być nazywana bitwą pod Żarami, ponieważ ona toczyła się między właśnie tutaj Żarami a Marszowem, ta bitwa nie jest znana. Dlaczego nie jest znana? Ano dlatego, że historiografia pruska nie chciała burzyć tego obrazu wspaniałego von Zietena, wielkiego kawalerzysty, który poniósł klęskę w takim niewielkim łużyckim miasteczku jak Żary. Dziękuję Państwu za uwagę.